Hej wszystkim, z tej strony Charmin, witam was ponownie u Śnieżki. Słuchajcie, zaraz idziemy na randkę, tylko ona coś zje, bo zmieniłam trochę plany. Ale to za chwilę, weź resztki, bo my tu nie mamy za bardzo czasu. Młody zapierdziała po schodach. Nasze... Karol i Karolina śpią, a więc będziemy mogli wyjść. Jak to jest bardzo głodna, co? Okej, okay, a tak ładnie śpią, dobra, to poczekajmy, jak ty się najesz, to nakarmisz ich. No i mam kurde nadzieję, że... Oj, przepraszam, walnęłam sobie w klawiaturę, jak zawsze, że zdążymy z tą całą randką, bo Śnieżka tak to bardzo lubi. Romantyczny nastrój, wręcz... co, kwiaty? Okej. Okay. A wziąć udział w wykonanej interakcji, kup prezent za pomocą telefonu lub komputera i kup kwiaty. Na co mi wybierz simę, wykonanej interakcji, wręcz prezent. My tu mamy swoje własne kwiaty, kobieto, ty to wiesz. Chociaż ta faceta kwiaty, to już lepiej jakby on ci dał, no ale dobra. Okej, okay. To w takim razie my go zaraz zaprosimy na randkę, tylko ty tak szamaj. Troszkę szybciej by ci się przydało. No szamaj kobieto, nie ma czasu, bo to wszystko tak naraz. Znaczy, my planujemy za chwilę cię zaprosić spokojnie. Ten to ma wieczne te wyczucie czasu, jak ktoś kiedyś mi powiedział. No i tak, kochani, słuchajcie, bo tutaj zaszło nieporozumienie. Dzieci Śnieżka może mieć tylko i wyłącznie 7, nie może mieć więcej. Także Śnieżka, weź ty przystopuj z tymi dwójkami co chwilę. I z tego też powodu ostatnim dziewczynka, która się urodzi, będzie natychmiastowo stawała się kopciuszkiem. Także my potem jakby co to młodej zmienimy imię, jakby się, daj Boże, tak przydarzyło. No nie płacz. Myszy ma brudną pieluszkę, no my za życia nie pójdziemy tam. A ty młoda, co ty robisz? Ty głodna jesteś. Jezu, dobra, to moment. A tu tylko to przybrzydłe ciasło zostało. No dobra, chodź. Chodź, jedz. Tamten śpi, więc jest dobrze. Dzieciaki w ogóle postarzymy jutro. Bo już nam tutaj długo były berbeciami, także możemy je spokojnie postarzyć. No proszę cię, kobieto. No i ten też ma śmierdzącą pieluchę. Tak, zadowolona. Dobra, to my klikamy zaproś na randkę. Ja oczywiście mam tylko jednego. I tylko jednego możemy mieć, nie może być więcej tatusiów, jak na razie, w tej generacji. Także, no, zapraszaj. No i okej, już wam pokazuję, gdzie idziemy. Mieliśmy iść do restauracji, ale się plany zmieniły. Ja sobie lubię czasem pochodzić, słuchajcie, poszukać sobie w galerii jakichś fajnych miejsc i wpisałam sobie po prostu park. No i zaraz zobaczycie, do jakiego pięknego parku pójdziemy, jak się oczywiście wszystko wczyta. Najpiękniej. Jest jeszcze całkiem dużo światła, tylko tym jest zimno i tak w takich brzydkich ciuchach tu będą. No dobra. No nic. Wręcz prezent związany ze świętem Dzień Miłości. Co my tutaj mu możemy? No stokrotka to tak średnio. Ostrokrzew też nie. Auć. No tulipana. No nie mamy róży. Jeszcze nie wiem, słuchajcie, gdzie znaleźć róże w tym tutaj. Chyba, że one jeszcze nie rosną, bo to nie ich... No i proszę bardzo. No co ty taki niezadowolony? Nie podobał ci... Co? Nie podobał ci się prezent? Aby cię szlak? A ja się tak starałam. No nic. Nam się zaliczyło. Aj, weź sobie. Dobra, słuchajcie. Ja wam tutaj na szybko pokażę, jak oni już mają zrobione. Okej. Słuchajcie, to jest taki park, sobie ściągnęłam. Bardzo ładny. Dużo rzeczy tutaj można robić, ma dużo możliwości, także... Ja nie lubię tego zwykłego parku w Simsach, bo tam się nic nie da robić. Jest taki byle jaki. A ja bym chciała, żebyście, kochani, no nie wiem, chociaż se tu przyszli i usiedli, skoro jeszcze jest dosyć jasno, ale już to słońce zachodzi, także zaraz nic nie będzie widać. I mam plan, żeby Śnieżka troszeczkę się zabawiła, bo ile można z tymi dzieciarami? Ona przecież była przed chwilą nastolatką, weź... Nie, nie możesz tam obok niej usiąść, nie możesz. No dobra. Ojej, a myśmy dostały różyczkę. O, rzucaj konfetti, może nie. Weź go zapytaj, jak mu minął dzień. Jakiś romantyczny. No oświadczenie. Jezu, ile tutaj jest rzeczy. Pod jemią, to też nie ta pora roku, kochana. No, jacy oni są kochani.
Dobra. No buzi też by się przydało, prawda? O, Kasz, czułaś muci pici? No dobra. Niech i będzie muci pici, dlaczego by nie? Dobra. Zimno wam zaraz będzie pewnie, co? Weź z nim jeszcze chwilkę flirtu ze swoim sympatią. A my nie jesteśmy w nastroju do flirtów. No ale nic. Słuchajcie, mam taki plan. Bo tutaj u góry jest bardzo fajna rzecz. A mianowicie... niech sobie wejdą, słuchajcie, do jacuzzi. My takich cudów w domu nie mamy. A tu nie ma tej. Niepomalowane jest. Pewnie było takie, co ja nie miałam. No trudno, nie będę tego tylko przymalowywać. Co się stało? Nieudany prezent. Aj, nie przejmuj się głowem. Tak, my idziemy, mój drogi. Nie przejmuj się to facecie, oni nie doceniają pięknych kwiatów. Jak można nie doceniać kwiatów? Nie wiem, nie unikam, no nic. Dobra, zapierdzielaj na górę. Tu na razie nikogo tak bardzo nie ma, co mnie bardzo cieszy. No i haps, wchodzimy. Czy ty też wchodzisz? Wchodzisz, wchodzisz. No i ślicznie. To weź mu zrób masaż. Weź z nim poflirtuj. Czy wy możecie dosyć tak? Mogą sobie normalnie rozmawiać. No i dobrze. Czekajcie, bo to chcę, żeby porozmawiało ze swoją sympatią, jak się siedzi. O czym ty wy tutaj? No, no, no. Ja bym, kochani, zrobiła co? Ja bym zrobiła... To! Słuchajcie, bry, wy tutaj, moi drodzy. Troszkę za bardzo zjechałam. No i te niepomalowane ściany. No ale dobra. Chyba się spóźniłam ze zrobieniem zdjęcia, no ale nic. To niech oni się tam pobawią. Ojejku, no coś im się tam należy, nie? Ja lubię. To jest jedno z najfajniej wykonanych animacji, jeżeli chodzi akurat o... no, wiadomo co. Dobrze, poskaczcie sobie na siebie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i proszę bardzo, jak to się gorąco zrobiło. Jezu, jakie tu odgłosy były. Panie. No i są tacy słodcy. Za drago połaskasz po tym wszystkim. Dobrze, już nie. Mój ten narzeczony też nie znosi, jak go gilam. A ja to tak bardzo lubię. Także no, przykro mi. Gdzie wy tu macie masowanie? Drodzy zalotnie, Kusiu. Co to? Kuś? Budzicielska poza. No, no, no. Czekaj, gdzie to będzie? Poproszę o masaż, to nie, ja chcę jego pomasować. Tul się też nie poza... Co ty robisz? No, no. Zrób mu masaż. Miziu, miziu go. Bardzo chętnie. A co tam? No i pięknie, słuchajcie. Randkę mamy na srebro. Oni tu chyba nie bardzo mają jak gdzie usiąść. No ale nic. Dobra. No nie patrzcie już się tak na siebie. Weź go po całej i będziemy szli z powrotem do domu. No i papa. Dobra. Randkę kończymy. Śnieżka zadowolona. Coś tam wyszło. Dobrze. Wystarczy tego dobrego, tradycja ukończona. No i wszystko nam się spełniło. Pięknie! No, to ty się tam zostawaj. My na pewno tutaj przyjdziemy z naszymi dzieciakami. Śnieżka się tu będzie odprężać. Mają telewizor, może im działa? Działa? Działa, tylko ten nasz z modów nie działa, nie wiem dlaczego. Już tyle kasy na niego straciłam. No ale dobra, ta w ogóle w tym stroju kąpielowym. No nic, kochani, słuchajcie, ja sobie tutaj zatrzymam, a my widzimy się jakoś rano. Hej kochani, witam was z powrotem i my chyba tutaj zawsze będziemy się witać w tym miejscu, bo te dzieciaki płaczą i płaczą, ja nie mogę, ale chcę wam coś pokazać, dostaliśmy róże, a więc moi drodzy, możemy ją sobie gdzieś tutaj się zmieszczę, nie zmieszczę się, zasiedzimy ją sobie tutaj i będzie nam piękna i różowa. Tak jak mówiłam, robimy dzieciakom urodziny, musiałam porobić ostatnie zdjęcia, także przyszłam dopiero do was o 10. No i co, my się zajmiemy tutaj ogródkiem, na razie leje, to i tak czy siak nic nie możemy z tym zrobić, ale zbierzemy sobie cały plon, także kochana zbieraj i trzeba, słuchajcie, dzieciakom zbierać na
nowy pokój, bo one się zaraz zrobią duże. W ogóle chciałabym wam tu pokazać, jak już się ładnie zrobiło zielono wszędzie. Tu muszę tylko pozmieniać te, bo same czerwone tu dam. Nie wiem dlaczego, ale reszta wygląda całkiem ładnie. Także Śnieżka, ty tutaj rób. Zaraz potem pójdziemy zrobić dzieciakom jakieś ciasto. One sobie śpią, bo mi się obudziło w środku nocy i musiałam je wykąpać, bo były takie brudne. Czy w wykwintnych jest jakieś ciasto? No jest, ale one takie nie dziecięce, nie? To może w samym gotuj? Czy tu będzie jakieś ciacho? No białe ciasto, ciasto świąteczne to na pewno nie. No ciasto kokosowe, a nie będzie. Ja kocham kokosa, wszystko co kokosowe jest kochane. I pyszniusie, także ty tam zbieraj. Kiedy w sumie jesień, wiosna, no to teraz już nam powinno powoli to kiełkować, mam nadzieję. Chciałabym robić jakieś bukiety, słuchajcie, z różami. W ogóle fascynuje mnie robienie tych bukietów, powiem wam, nie wiem dlaczego, po prostu. Jakoś mi się to strasznie podoba, także kochana, ty rób ciacho, tylko żeby nikt tego ciasta nie ruszył. Ta miała co, zły sen miałaś, dobra, młoda, jak miałeś żyć zły sen, to ja bym chciała, żebyś pierwsza poszła tu skorzystać. I chciałabym im wbić chociaż to jedno na piątkę, ona ma te poruszanie się, także ona będzie tu budowała wieżę. I co, i mama przyjdzie i jej pomoże, ona jest to żywe srebro, tak. Mama przyjdzie i jej pomoże. Ten sobie tu śpi, ale jemu tutaj już zostało bardzo niewiele. Zaraz wam powiem. 90% ma, czyli brakuje mu 10%. Ta już to wbiła siódmy poziom, dobra. Ta jak już pewnie chodzi w ogóle, gdzie Florek. Także on jak się obudzi, to będzie czytał. Dobra, mamula, włóż tutaj świeczki urodzinowe. Trzeba będzie to zrobić dwa razy. Mam dwa dzieciaczki. Młode to te najmniejsze nam to tak płaczą. Ja pierdzielę co chwilę, nie? Po prostu. Ja nie wiem, jak to z tymi dzieciakami wytrzymać. Dobra. Ty idź tu. I zaraz tu będziemy sobie robić dekompozycję. Znowu. My dzwonków nie mamy. Mam stokrotki. To może coś stokrotki. Gdzie to będzie? Dobra. Tu mamy... to rób te za 29, niech będzie przebiśnik. Jezu, skąd ci ja ci takie kwiaty znajdę, nie? Ja nie wiem. Tu już się w ogóle pięknie zielono zrobiło. Wiecie co, jestem z siebie dumna. To był pierwszy taki większy dom, który zrobiłam sama i po prostu jestem z siebie dumna. Nie ma co. A mogę być. Kto mi zabroni? Te dzieciaki w tych klopach to zawsze tyle siedzą. Tak, ja wiem, zboczenie z tematu, ale ja tak mam, nie przejmujcie się. Także ty układaj, dzieciaki tam nie płaczą, ja tu muszę się przechylać, bo po prostu nie widzę przez mój mikrofon, jestem za niska. O nie, no i żem powiedziała, nie? Dobra, ty tam to dokończ. Potem się dowiemy, w czym tkwi problem. Szósty poziom, wow, co możemy? Dodać swoim kompozycjom zapach lwich paszczy i chryzantem. Dodatkowo jej kompozycje kwiatowe trzeciego poziomu będą się charakteryzowały wyższą jakością. No to za więcej je sprzedamy, zarąbiście. Dobra, młoda, ty tu się ucz, masz 15%. Ja bym chciała, żebyś wbiła, bo wtedy już będzie nam prościej, jak one będą dzieciakami. Bo chciałabym, żeby nasze dzieciaki były wykokszone. I też troszeczkę od nas wymaga to nasze wyzwanie. Yes. Pośpiesz się, Śnieżka. Dobra. Pięknie to wygląda, ja już to sprzedaję. Za ile to pójdzie? 157. No i pięknie, wydaliśmy na to 29. Także zarabiamy. No już, cicho, co się dzieje? Aha, chcesz z mamusią, no, bo tu mamusia się w ogóle tobą nie zajmuje. Dobra, niech one sobie tu popłaczą. Młoda, ty co? Już 20%. Z nią się może nie udać, ale z tym młodziachem na pewno się uda. Chodź, czytaj. Ja wiem, budzę dzieci po nocach. Dobra, już jest dobrze. Już jest dobrze, dobrze. Okej, to chodź tu. I... tak? Czy ona po prostu może zrobić? Już za pomocą klocków i ona to zrobi? No może. Okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie jej to szybciej rosło. Bo jakoś tam temu to rosło szybciej, nie wiem. No i proszę bardzo, piąty poziom. Może teraz oglądać dzieła sztuki, jakby dziecko się naprawdę czymś takim interesowało. No nie kupcz. To już jest 15, ja pierdzielę. Ten czas mija, ja nie mogę. Dobra, młody, to jednak weź ty się tu jeszcze... prześpi, a z tą się chyba nie uda. Nie, no 32% ma, a ona zaraz będzie zmęczona i zaraz jej się klocki odwidzą. No nic, trudno tamten wyje.
czego wyjesz, dzieciaku? Co się stało? A, dobra, brudna pieluszka, to przynajmniej to wiemy. Ta już ma dość klocków, prawda? Nie. Jest zmęczona. No to chodź tu i śpi. A ty, młody, co? Też idziesz spać? Dobrze. Chodź tu, śpi. No, u niej nam się nie udało, ale i tak poszedł to myślenie w ogóle u naszych dzieci. To ma pierwszy poziom, ten w ogóle nawet by nie wbił drugiego, tamto to jeszcze. Ale no wyobraźnia chociaż ma na piątym. Dobra nasza, dobra nasza. No chodź, chodź, młoda, chodź. A ty co? No nie oglądaj dziecka jak śpi. Daj ty mu spokój. Te dalej wyją. Co tobie? Zaraz się dowiemy, w czym tkwi problem. No idź, idź, wynoś. Także w czym problem tkwi? Ty mi powiedz. No. Aha, za mało mamusi. No dobrze, no weź przytul, weź go pokołysz. Tego też, wiesz, nie wiem, przytul, żeby zaraz tam to drugie nie było zazdrosne. Boże, dzieciaki. Okej, te śpią. Także to niech sobie trochę pośpi. Chociaż trochę, potem weźmiemy im, będą spały w tych normalnych łóżkach, to będzie szybciej. No co? No dobra, brudna pielucha, okej, okej, okej. No już. Festiwal miłości, ja pierdzielę, nie mam czasu. Słuchajcie, nie mam czasu na żadne festiwale. Abym poszła, bo ja lubię festiwale. Dobra, wzięła pankieki. Nie, bardzo mi przykro, ale my nie mamy czasu. My już się z tobą widzimy prawie codziennie. W sumie no tak powinno być, nie? No ale dobra. Nie. Matula, to co, o 20 zrobimy tym dzieciakom te urodziny, co? Niech one się jeszcze tam trochę wyśpią. I jakoś to będzie. A te młode, najmłodsze, nasze Karola i Karolina, myślę, że postarzymy w poniedziałek z ranca? Myślę, że tak. Także, żeby sobie troszeczkę były jeszcze tymi maluchami. Potem będziemy zachodzić w kolejną. Ta już nie śpi, bo co? Bo smutna, tak? No nie. Chodź tu. Buduj wieży. Buduj wieży, zostaw mamę. Matula ci nic nie zrobiła, daj ty jej spokój. Boże, tamte wyją. No to se pośpi, nie? Chodź tu, młody. No nie zdążę, nie? No nie zdążę. To dziecko. 40, to jeszcze 60%. Nie. Tak, w czym tkwi problem? Chyba głodne. No, nakarm. Zostaw dziecko. Nie te dziecko. A ta co, no ta smutna. Ten młody, no chodź tu. Będziemy zaraz mieli urodziny. Co za zło. Ja też umieram z głodu, uwierz mi. Dobra. Piciu. Jezus Maria, a daj ty mi święty spokój. To już kurna trzeci raz dzisiaj. Ja nie wiem, on jakiś samotny chyba. Chyba. Zaraz zobaczymy. Dobra, niech ten młody złazi. No i co? Matulu, chodź tu. I trzeba będzie... Gdzie to było? Pomóż zdmuchnąć świeczki. No to Antoni, jako pierwszy, wiadomo. Siódmy poziom. Okej, całkiem dobra. Niech i tak będzie. Te taro możemy sprzedać tylko za 20. Mech, tu nam ładnie rośnie. Dobra. Także idziemy. Młoda, ty co? A ty, klockowy gniew. Rozmawiaj. No nie teraz, kochaniutka. Bo my teraz... Weź, strzemi się. Ja tu muszę do młodego podejść. No i co? Haboborna, no. No już szczęśliwy, tak? Się będzie robił większy. Ja już się boję, nie? Dobra. Bądź, co nam się tutaj udało. Dzieciństwo czeka cię ogromna, nieograniczona kreatywność, łamanie wszelkich zasad i wybuchy złości. Pora zacząć zabawę. No i bardzo dobrze, że pora zacząć zabawę. Słuchajcie, nasze dzieci muszą mieć jedną negatywną cechę, ale myślę, że to zrobimy potem, nie teraz. Ja nie chcę, żeby to było teraz. No i co? Ja myślę, że Antoni to będzie kreatywny, bo jak żeśmy tam widzieli, najbardziej mu się kreatywność rozwinęła. O, tu tak mało. Wiecie co, myślałam, że to będzie więcej. No dobra.
Ja bym chciała, żeby Antoni był takim troszeczkę o zapaleńcem, taki geek trochę. Chociaż wiecie co, będzie to ciężko, jak nie mam komputera, to może jednak... A dlaczego? Dlaczego ja tu mam po angielsku? Okej. Okej, coś ci tu nie wyszło. Co on by mógł być? Wiecie co? Może samotnik też nie, no bo jak miał siostrę. No to dobra, znawca sztuki, niech i będzie. Chodź tu młody, żeś się naczytał. Ja bym chciała, żebyś ty zmienił strój. I się nam pokazał. Dzieciakczku ty mój. No, nie jest taki zły, nie taki zły. Ja go zaraz potem przerobię, także... Co ty, czy ty już musisz robić, odrabiać lekcję? No dobra. No dobra, nie ma co, nie ma czasu. Dodaj świeczki urodzinowe. No i proszę bardzo. To teraz co? Trzeba pomóc dmuchnąć świeczki dla Liliany. Liliana, kochanie, obudź się. My cię tu potrzebujemy. No i pięknie. W dużym pokoju. Tak, ja wiem, że ty jesteś zła. No i już będzie dobrze. Matka, chodź. No i bierzemy. Chodź, dziecię, chodź. Tam coś w ogóle śmierdzi na zewnątrz, czegoś nie zauważyłam. No i co? No i pięknie. Potem będzie dla potomnych. Dobra, reszta ci jakoś śpi. No i proszę bardzo. Okej, nasze żywe sreberko. Ja myślę, że ona będzie motoryczne. Także bierzemy jej motoryczne. I ja bym chciała, żeby ona była porywcza, bo jakoś tak mi to do niej pasuje. Cały czas była taka naburmuszona, także... No i to będzie już ta zła cecha, będziemy mieli już to załatwione. O, młoda. Jakie ci się włoski wylosowały. No dobra. O, już zła na cały świat. Ja wiem. Zmęczona, ja wiem, ale my to na razie nie mamy jak. Dobra, słuchajcie, ja ich idę zrobić w kasie. Idę im zrobić miejsce do spania, no i słyszymy się jakoś później. Okej, kochani, słuchajcie, jesteśmy w kasie... Nie bardzo mam wiele modów dla dzieciaczków. W ogóle te nasze dzieciaczki takie skrubły. Trzeba je wysłać gdzieś do jakiegoś basenu czy coś. Także kochani, nie mam za dużo modów dla dzieciaków. Ja w ogóle nie wiem, gdzie szukać tych modów dla dzieciaków, ale pokażę wam je po prostu z bliska. Mają takie troszeczkę łoczęta takie azjatyckie. Nie wiem, czy mi dokładnie o to chodziło, no ale dobra. Ale dobra, także mają. Czy ja ci zrobię tu, zrobię ci takie prewki bardziej... Młodej zostawiłam takie włoski, słuchajcie, w jakich wyskoczyła i bardzo dobrze, całkiem ładnie wygląda, także to jest na co dzień. Impreza, to tu wszystkie, słuchajcie, będą z gry, także szybko przelecę. Nic tu nowego nie ma, bo niestety, tak jak mówiłam, no nie mam nic. Jeżeli ktoś ma jakieś fajne linkacze, to słuchajcie, podeślijcie. I w ogóle jakiś taki highlighter im się zrobił. A to jest, słuchajcie, Antoni. Antoni jest przesłodziaśny i on mi tak pasuje na takiego znawcę sztuki. Bardzo ładnie w ogóle mu w tych włoskach. Na początku się zrobił rudy, jak tu wlazłam, także... O Boże, co ci się tu stało? Czekajcie, jak mu tu wybiorę na szybko jakikolwiek. Dobra, masz ten. Zapomniałam o tym stroju. Tu ma takiego turtlesa. No, a tu już wszystko, słuchajcie, z gry, no bo co. I na sam koniec dałam mu, słuchajcie, różowy sweterek, bo jemu tam różowy nie straszny. Siostra się z niego trochę nabija, no ale co tam. Słuchajcie, tu sobie na dzisiaj zakończymy, bo ja muszę wybudować dzieciakom tam miejsce dla nich. Także, słuchajcie, tu w kasie mówimy sobie pa, pa. No i zapraszam oczywiście do przyszłego odcinka. Pa, pa!